Cześć. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć wam taką historię, co mi się wczoraj przydarzyła. Wczoraj pojechałem, był Wielki Czwartek, pojechałem na to Triduum Paschalne do nas na Bielany. Do księdza Wojtka Drozdowicza. I później po tym tam pomagałem mu tam sprzątać. I poszedłem do niego, tam wychodzili akurat ostatni chórzyści i Wojtek dostał od Wojciecha Solorza jeden prezent, nie będę mówił jaki, bo to są nieważne, i od Magdy Gessler drugi prezent. Nie? I to takie atrakcyjne, takie fajne, no i od takich ludzi. I akurat ja wszedłem, nie? I w tym momencie on mi dał ten jeden prezent i weszła druga taka pani Ewa, nie? I dał jej drugi prezent. Nie? Wiecie, ja często już mam nieraz takie okresy, że myślę, no, że ja już jestem taki święty i tak dalej, nie? Ale słuchajcie, no, to co robią niektórzy ludzie, no to mnie jeszcze daleko, daleko. Ja bym to schował chociażby dlatego, że to od takich ludzi, nie? Że to takie atrakcyjne, bo to fajne rzeczy były, nie? Nie, a tutaj nagle, tak jak papież, nie? Wziął wszystko, rozdał. Nic nie miał, nie? Ale tak właśnie trzeba żyć, kochani. Tak trzeba żyć. Jest to bardzo trudne, nie? Znajdzie się tysiące takich, co wymyślą różne sposoby, że to jest niedobre, że trzeba oszczędzać dla siebie, to chować. Ale niestety, im więcej dajesz, tym więcej otrzymujesz. To jest jedyna prawda, wierzcie. I czy to się komuś podoba, czy nie, tylko taka prawda jest na tym świecie. I to działa. Słuchajcie, dzisiaj Wielki Piątek, a coraz częściej mam takie momenty, że dosłownie łzy mi lecą z oczu, wiecie. Się przyglądam, ile lat żyłem w jakimś kłamstwie, obłudzie, że jest zupełnie inne życie. Ale wierzcie mi, żeby ktoś mnie kilka lat temu powiedział, że jest inne życie, to bym go wyśmiał. Że w życiu to polega, żeby się nachapać, zaistnieć, szukać tych zaszczytów, tych prestiży, prestiżów? Tego prestiżu szukać, o, tak to chyba było. Ach, jejko. Ale cieszę się, że tak jak mi mówił mój przyjaciel, mówi, Wiesiek, jeśli się rozwiniesz duchowo, to nie wiem ile lat ci zostało tego życia, może 10, może mniej, ale będą to najszczęśliwsze lata twojego życia. I dzisiaj w ten Wielki Piątek życzę wam też tego, żebyście rozwijali się duchowo. A reszta przyjdzie sama, wierzcie mi, to jest wielka prawda. Wszystkiego dobrego, zdrowych i wesołych świąt. Przede wszystkim zdrowie. Takie proste rzeczy jak zdrowie. Ach, wszystkiego dobrego, cześć.